dźwigę, która ma wydajność 1 tony na minutę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ta żmijka, która u nas teraz jest w gospodarstwie, potrzebuje około 40 minut, żeby rozładować 16-17 ton pszenicy. Jakoś to idzie, jak na dwie przyczepy się jeździ. Ale jak będzie szło szybciej, a mamy ku temu okazję, bo jest niedaleko fajna żmijka, że dokonaliśmy zakupu, będziemy ją ciągnąć ciągnikiem, także będzie fajna akcja. Kuba leci przed nami John Deere'em 3650. To właśnie taką maszynką będziemy transportować ten przenośnik. Prosta droga w sumie jest, nie ma żadnych zakrętów. Tutaj już jak do wiosek wjeżdżamy, to może więcej wiraży. Ale przy okazji mamy okazję nagrać, jak wygląda kukurydza, którą sialiśmy na początku czerwca. No jak na te warunki, fajnie to nawet wygląda. Pięknie. Równiutka po całości. Wyprzedzę cię, Kuba. No, no co za gówno? No, mgła nad łąkami zeszła, ale tam na horyzoncie widzę na polu na dołku. Jeszcze się utrzymuje. Oj, dzisiaj wilgocią ziarno bardziej najdzie. Wczoraj w ogóle rosy nie było, ta pogoda nam przeszkadzała. Raz kosiliśmy pszenżyto, raz pszenicę, później z powrotem pszenżyto. Na dołkach jeszcze ziarko miękkie, musieliśmy omijać. Tak do dupy bym powiedział. Jak wszystko fajnie, równo dojrzeje, to wtedy jest koszenie, a tak to kurczę, trochę tego, trochę tego. Powiem wam, że lato latem, 21 lipca, tak jak dobrze pamiętam, ale kurde, zimno strasznie jest, naprawdę. Bardzo mało osób zaczęło kosić w ogóle, widzę, że paki tutaj jeszcze stoją. W drugą stronę od Stargardu, w stronę Pyrzyc, to już całkowicie wszystko na polach stoi jeszcze. Wow, ale dziura. Bardzo dużo takich zbóż niedojrzałych, sami te dołki omijamy. Nie wiadomo, gdzie to jechać kosić, bo na każdym polu jakiś dołeczek jest. Jak to, to trzeba omijać co chwilę. Jak na tą porę roku, to są bardzo chłodne noce. Zboże bardzo długo schnie, jak pochmurny dzień jest, nawet jak jest 22, 3 stopnie, 4 nawet, jak jest cały dzień pochmurny, to jak zboże z 16 wyschnie do 14, to jest maks. Jak błyśnie trochę słoneczko, no to lepiej wyschnie. No i dobra, dojeżdżamy do miejscowości, gdzie mamy już zamówioną żmijkę. Za chwilę będziemy podczepiać się do ciągnika, no i pomału jechać w nasze rejony. Gramy, pokażemy, jak to ładnie wyjeżdża. Kogut w busie się kręci? Tak, działa. No to jedziemy pomalutku, kurde. Awaryjki chyba zapalę, będzie lepiej. To koło na najpierw nie ma, ale... No. A dlatego mówię, na dwójeczce pomalutku jedziemy, aby dojechać. Jestem ciekawy, jak to w Małkocinie koło kościoła skręcimy. Tam Trzaskowski na płocie wisi, to jeszcze go ściągniemy tą lufą. No, zobaczymy.
Jak nie, to będziemy korberkować korbką do góry, to się podniesie lufa. No i mamy nowy, stary nabytek, jak zwykle. Zobaczymy, jak tym robotka będzie szła. Dzisiaj od razu będziemy testować. Kręci się jak szalony. No i mamy Parlino. No i mamy Łęczycę. Także dzisiaj troszeczkę pomucimy zboża, jak będzie pogoda. Na jutro pokazują jakieś opady. No niestety. Mamy tutaj wysypisko śmieci niedaleko i tutaj tak, kurczę, strasznie wali jakimś jajem. Normalnie nie idzie wytrzymać, jakiejś masce gazowej trzeba jechać. Ale tak jak mówię, dzisiaj troszeczkę pomucimy. Na niedzielę pokazują, czyli na jutro, jakiś deszcz, jakąś burzę. Jak popada, to znowu akcja wapno, akcja talerzówka. No i co? A jak się odmieni, to wszyscy pójdziemy do kamieni. Jak to w gospodarstwie. Ale niemiłosiernie wali, kurczę, z tego wysypiska. Tam jak bliżej będziemy, to dopiero będzie walić. Mam ten drugi znak, że chyba górą przejdzie, mam na tym pierwszym nie. Tak delikatnie rób łuk, żeby nie zahaczyć nic, nie? Dawaj, 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 dobrze idzie. Śmiało, przejdzie, nad tymi drugimi też. Ale zachodzi, kurde. No i mamy drogę 142. Wyjeżdżamy na Szczecin, tak zwaną Chociwelką. Tego wariata trzeba będzie puścić, bo leci. No i za nim luzik. Wysuwamy się. Następny mądry. Za mną czysto jest. Tam trzeba uważać, żeby z zakrętu żaden wariat nie wyleciał. No i przejechaliśmy kilometr Chociwelką. Skręcamy na miejscowość Storkówko, kilometr do Storkówka. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy w domu. Dobra, dawaj, bo lecić naprzeciwka. No i można powiedzieć, że jesteśmy w domu. Tu już nasza kukurydza rośnie. Kukurydza już ładna jest. No, fajne grube liście dostała, ciemna. Kurczę, coś z tego będzie. A miałem siać groch. Lipa z tego grochu by była. Zobaczcie, jaka ładna kukurydza. No i mamy Storkówko. Małkocin 4 km. Jeszcze chwila i na pewno się uda. Dojeżdżamy do Małkocina, jest Małkocin na horyzoncie. I coraz bliżej, coraz bliżej. Jeszcze chwila i na pewno się uda. Tylko teraz zobaczymy na zakręcie, czy Trzaskowskiego, z bramy nie ściągniemy tą lufą. No tutaj na takich drogach gminnych i powiatowych już musimy jechać o wiele wolniej. Nie da się szybciej. Taka konstrukcja jak ta żmijka czuje nawet najmniejsze wzniesienie dołek, górkę. Na to trzeba najbardziej uważać. No, już mamy niedaleko do domu, parę kilometrów. Chwila, moment i jesteśmy.
ten zakręt do pokonania będzie tylko tutaj najtrudniejszy chyba, bo mamy drzewa, z lewej strony mamy mur kościoła. Myślę, że to normalnie od prawej strony chyba nie wjechać. Od prawej, Kuba, jak będziesz jechał, to ci rura mocno zajdzie, wiesz, środkiem jedź, tak wiesz. Bo jak będziesz skręcał później w lewo, tak na maksa, to ci ta rura pójdzie mocno w prawo, nie? No musisz patrzeć, pomalutku ja ci będę mówił. Chodzi tylko najbardziej o te znaki i o to drzewo z prawej strony. Będzie oryginał. Miód galancia. Stop, poczekaj, pomału, jedź pomalutku. Kurde, ładnie przeszło. Myśmy z torkówką strącili. No i mamy godzinę 7. Godzinkę czasu zajął nam transport tej żmijeczki. No i mamy słynny Małkocin. Mietka dalej nie widać, nie wiem gdzie on się podziewa. Gdzieś na winklu może za ogrodzeniem będzie go widać, zobaczymy. Miał Fiata. Miał Tico robić. Chyba naprawił już to Tico, może już jeździ gdzieś. W kasku. No i mamy Klempino. Kurczę, jesteśmy w domu, udało się. Teraz będziemy sprawdzać, czy ta żmijka w ogóle działa, czy się kręci. Jeśli to wszystko funkcjonuje, nic nie trzeba będzie poprawiać, to od razu do pracy ją. I żniwujemy dalej. Pozdro. Pierwsze uruchomienie sprzętu. Siedzi, panie Tadziu? Jeszcze. O, siedzi mówka. Uwaga. Korki. Ma już tak na próbę i cofnij. Korki wywali czy nie? No nie. Odwrotnie chodzi, nie? Z drugiej strony chodzi. Rzepak sypali. Ma chodzić na odwrotnie. Ale wyczyści pan, rzepak był. No. Dobra, niech wywali ten rzepak. Korki poszły, ale nie. Co, zabezpieczenie. No właśnie, coś poszło. Śrubka wyjebała. Tu. No właśnie, tutaj, mówię. Przekręciło się, kręciło i przestało się kręcić, nie? Ale tu jest na klinie, to nie powinno. Ale to wyczyścił się, bo on wie. Jest na klinie? Nie? Jest. A tu jest druga jakaś, nie? Czy nie? To od góry może. Tu jest. Tu? Tu jest. Na tym? Żyniowy? Tu jest, są szpilki. Przeciążenie. Pokręć ręką. A wyłącz. Nie, to się. Ja tylko to się nie kręci. No. Gdzie mówisz, Krzysiu, ta śruba wyleciała? Ale to jest przykładnia, tak? Jest włączone? Aha. Tak, bo się to zaczęło kręcić. A to się nie kręciło, tak? Tak. Tu jest poślizg. No. Jest 17 klucz jeszcze, nie? Tak. Nową 17 trzeba. A, to długą trzeba. Długą. Pękła. Ona pękła. Ona już była taką długą trzeba, dobra. Tak pękła. Nie miała nagrywać.